Witam wszystkich, mówi Kernel. W tym filmie pokażę wam, jak zgłosić spór roszczenia praw autorskich. Na przykład tutaj. Nagrywając achievementy do StarCrafta 2, dostałem roszczenie, że dopasowano treść należącą do strony trzeciej, wyświetli informacje na temat praw autorskich. I klikam to. I teraz mam. Kto zgłosił roszczenie? Od razu możecie wiedzieć, że IGN to jest jedna z wielu firm, które wyłudzają na roszczeniach kasę. Robią to w taki sposób, że zgłaszają roszczenie i automatycznie to się dzieje, ponieważ oni wrzucają na przykład fragmenty gier albo filmów i wtedy dopasowuje się do na przykład gameplayów i te dopasowane filmy mają wtedy ich reklamy i oni zarabiają na tych reklamach. Tak więc raczej chcemy zgłaszać roszczenia. Oczywiście jeśli zgłosił to podmiot, który jest na przykład właścicielem faktycznym praw autorskich do danego dzieła, na przykład to byłby Blizzard w tym przypadku, tak mi się zdarzyło, jak wrzuciłem intro do StarCrafta 2, to raczej bym nie radził zgłaszać roszczeń do tego, ponieważ można się przejechać, można dostać odpowiedź z jeszcze większą siłą, że roszczenie zostało rozpatrzone i nadal jest, nadal ono działa. Dobra, i teraz z tego panelu trzeba nacisnąć, chcę się dowiedzieć więcej na temat sporów. Jest to dosyć nieintuicyjne, dlatego przyda się ten tutorial niektórym, szczególnie nowym. I tutaj mamy niewłaściwe powody zakwestionowania roszczenia i właściwe powody zakwestionowania roszczenia. Warto sobie przeczytać. I ja będę powoływał się na dozwolone użycie. Ok, teraz mam właściwy powód, aby zakwestionować to roszczenie. Przejdź do formularza kwestionowania roszczenia. Tak. Ok, tu jest dokładnie filmik i tu jest wybierz przyczynę sporu. Ja wybieram ten film wideo korzysta z materiału chronionego prawem autorskim, ale w sposób użycia materiału nie wymaga zgody właściciela tych praw. Zgodnie z prawem autorskim jest to dozwolone, ponieważ ja działam, przynajmniej robiąc gameplaye, wszyscy robią to na bazie jednej z dwóch rzeczy, albo dozwolonego użycia, albo prawa cytatu. Ponieważ robienie gameplayów pokazuje tylko małą część gry, ponieważ po prostu nie można grać w film. Okej, to tutaj na przezwięzłe wyjaśnienie w języku angielskim, albo nawet polskim, jeśli będą chcieli rozpatrzeć to, a IGN nie rozpatrzy nigdy, raczej przynajmniej bardzo dużo już od nich zgłaszałem i sporów i ani razu nie rozpatrzyli. Chyba zawsze pisałem po polsku nawet. Tu się muszę podpisać imię i nazwiskiem oraz przekopiować to oświadczenie. Bardzo łatwo się kopiuje to oświadczenie. Hops. Ha. Dobra. Zwięzłe wyjaśnienie. Dobra, napisałem coś takiego. Gra, z której powstawał ten materiał, należy prawnie do firmy Blizzard, a ja użyłem jej części na mocy prawa dozwolonego użytku. Ok, jeszcze tu się podpiszę i wystarczy nacisnąć kontynuuj. Ok, i teraz jest ekran podsumowania. Potwierdzenie. Zweryfikuj następujące informacje i kliknij przycisk wyślij, aby rozpocząć spór. I tak, jest, zgłoś spór. Czy na pewno chcesz złożyć zażalenie na decyzję? Ok. Twój spór został zgłoszony. I to wszystko. Zobaczmy. Wyświetl stan sporu. O, tego nie było nawet wcześniej. Ciekawe. Został przez ciebie zakwestionowany. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o rozpoczętym sporze, kliknij tutaj. Ha. No, tego nie było wcześniej. A to powinno zniknąć. Zobaczymy. Ewentualnie, jeśli coś się zdarzy ciekawego, to albo dopiszę coś w adnotacjach, albo
jakiś dodam komentarz. Dobra. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się przydało i do zobaczenia!